Za nami przerwa na reprezentację. Wraca Ekstraklasa. 15 kolejek temu byliśmy świadkami wysokiego zwycięstwa Jagiellonii. Teraz obie drużyny zmierzą się w Białymstoku. Zapraszam na spotkanie Jagiellonii Białystok z Arką Gdynia ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Witam Was Robert Bońkowski. Teraz Romańczyk do Wójcickiego na prawą stronę. Jakub Wójcicki. Klimala, jest piłka w polu karnym, Juan Camara i jeszcze jakimś cudem interwencja Pawła Szczęborsa. No, ta futbolówka turlała do tej bramki Pawła Szczęborsa, ale golkiper Arki Gdynia jakimś cudem tam w ostatnim momencie rzucił się na nią i musnął jeszcze palcami, parując ją na rzut rożny. Arsenić, już wysokość pola karnego, Arsenić dośrodkowanie, jest tej sam Camara, Juan Camara, no złożył się jak w takim serialu Kung Fu Panda, ale ta piłka uderzona z powietrza wolejem obok bramki, jednak pospiesz, prawa noga, ale króciutko do Camary, teraz przed polem karnym, Camara próba strzału, jeszcze nie koniec, jeszcze jest Jesus Imaz, takie wbicie całą siłą te piłki w pole karne, ona się zablokowała, zatrzymała na jednym z obrońców Jagiellonii. Jeszcze cały czas Jagiellończycy. Ładnie tam pospieszyli. Próba strzału. Gol! Juan Camara z golem. Na 1-0 dla Jagiellonii Białystok w 66. minucie. Brawo! No nareszcie próbowali. Pachniało tą bramką dla Jagiellonii od kilku minut. Ale się udało. Muszę Państwa przeprosić, to Patryk Klimala strzelił gola. Próbuje teraz Pospisil dośrodkowanie. Jeszcze zamyka Bødvarsson. Przymierzy czy nie? Bødvarsson jednak wchodzi z tą piłką w pole karne. Próba dośrodkowania. Bødvarsson. Ależ gol! Bødvarsson! Ależ gol Islandczyka! Brawo! Wszedł w pole karne. Teraz się wszyscy tam rzucili. Taką ogromną kanapkę zrobili na tego biednego Bodiego. Bødvarsson z golem. On uderzył tę piłką. Chciał ją dośrodkować ewidentnie do swoich kolegów. On chciał podać tę piłkę. Ta jakimś tam rykoszetem obiła się o nogi chyba Damiana Zbozienia i wpadła tak bezczelnie za kołnierz Pawła Szczęborsa. Tym razem na pewno bramkę zdobywa Bødvarsson. Pierwszy gol Bødvarssona i mam wrażenie, że on na dłużej zasiądzie w tym składzie Jagiellonii Białystok. Sędzia Szczech kończy mecz. Jagiellonia Białystok zdobyła bardzo cenne, bardzo ważne 3 punkty. Bramka Klimali, bramka Bødvarssona, 2-0 i w tym oto momencie Jagiellonia Białystok skakuje na 7. pozycję w tabeli, 26 punktów, 5 punktów straty do pierwszej Pogoni Szczecin. Zachęcam jeszcze raz na koniec do pozostawienia subskrypcji na kanale. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Komentował ten mecz dla Państwa prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Robert Bańkowski, słyszymy się w kolejnym spotkaniu.